Hej kochani, dziś zapraszam Was na taki wakacyjny film. Co jest w mojej plażowej torbie, co jest w mojej piknikowej torbie. Niekoniecznie teraz będę się udawać na plażę, bo na plaży już byłam, ale pokażę Wam, co na plaży miałam. No i pokażę Wam, co noszę przy sobie w takie ciepłe, wakacyjne już dni. I pokażę Wam, co noszę przy sobie w takie cieplejsze dni, kiedy idę sobie do parku lub kiedy jedziemy gdzieś za miasto. Także dziś pokażę Wam całą torbę. Zacznę od tego, że moja torba taka wakacyjna, piknikowa, plażowa to jest mój obak niebieski. Kupiłam wiele lat temu we Włoszech z tymi sznurami i tak jak Wam mówiłam, już robiłam film osobno o tej torebce. To jest torebka moim zdaniem typowo właśnie na wakacje. Ja jej nie używam w ciągu roku jakoś bardzo, w zimę to już w ogóle, ale na wakacje sprawdza się świetnie. Jest wodoszczelna, można zabrać ze sobą na łódkę, na plażę. Nic nam się nie stanie, nic nam się nie dostanie do środka. Na początek wyjęłam tu klapki. Oczywiście klapki są takim wakacyjnym niezbędnikiem. Zawsze je noszę, powiem Wam, albo w torebce, albo mam też je w samochodzie. Po prostu kiedy robi się cieplej, zrzucam trampki, które mam na nogach i zamieniam na klapki. Czasem jest też tak, że buty Was obetrą lub robi się po prostu naprawdę gorąco. Warto mieć właśnie klapki przy sobie. Mam akurat klapki, te, które kupiłam na wakacjach. W takich fajnych, wakacyjnych kolorach. Jeżeli chodzi o to, co tutaj mam w torebce, to zacznijmy od kosmetyczki. Mam moją właśnie taką plażową, wakacyjną kosmetyczkę. Przede wszystkim w kosmetyczce mam szczotkę do włosów. Zawsze noszę ją przy sobie, czy to w takiej torbie, czy w mojej małej torbie. Zawsze mam taką kompaktową szczotkę do włosów. Zawsze mam też jakieś gumki, albo małe gumeczki tutaj w takiej torebce foliowej, albo sprężynkowe gumeczki. To jest po prostu niezbędnik, żeby sobie jakoś spiąć włosy i ogarnąć w ciągu dnia, kiedy robi się gorąco. No nie chcemy mieć włosów rozpuszczonych, szybko się pocimy, więc trzeba te włosy jakoś tam ogarnąć. Mam też pilnik do paznokci, też taki zapakowany w fajnej formie. Zawsze jak coś tam mi się zadrze, mogę sobie te paznokcie ogarnąć. I oczywiście przechodzimy teraz do kosmetyków. Jeżeli chodzi o poprawki w ciągu dnia i jeżeli chodzi o taką ochronę przeciwsłoneczną, to oczywiście stawiam na kosmetyki Clinique. Już Wam pokazywałam w mojej kosmetyczce wyjazdowej, w moim filmie co zabrałam ze sobą na wakacje, kosmetyki z linii Sun. I tak się właśnie składa, że wczoraj byłam w Galerii Mokotów i zrobiłam zakupy. I dokupiłam sobie ten filtr, bo właśnie skończył nam się na wakacjach. W ogóle dostałam tutaj próbki. Pokażę Wam próbeczki, dostałam w sklepie, takie całkiem spore, bardzo sympatycznie, bardzo lubię te salony Clinique. I poszłam po ten filtr, bo świetnie nam się sprawdził i skończył nam się na wakacjach, bo oboje go używaliśmy. I mam właśnie zarówno do twarzy, jak i do ciała. I tak jak ten do twarzy jeszcze mi troszeczkę został, to ten do ciała zużyłam. Jeżeli chodzi o pojemności, to tu mam 125 ml, tu natomiast mam mniej, tu mamy 30 ml. W tym, jeżeli chodzi o ten filtr do twarzy. Ten filtr jest typowo do twarzy, ma troszeczkę inną formułę, jeszcze bardziej lekką. Szybko się wchłania, jest świetny pod makijaż. Ja codziennie go stosuję na mój krem nawilżający. Przy takiej mojej porannej pielęgnacji nakładam później właśnie filtr, czekam aż się wchłonie, a wchłania się bardzo szybko. I na to nakładam już normalnie podkład, robię cały makijaż. I tutaj do twarzy mam 50, do ciała natomiast mam 30 i to jest taka optymalna ochrona. To jest naprawdę wysoki filtr, ale nie jest to taki filtr, przy którym się nie opalicie. Tutaj mimo wszystko ciało możecie sobie opalić, ja podczas wakacji byłam opalona. Jedyny błąd, który zrobiłam, to to, że nie nakładałam filtra na twarz, na szyję i na dekolt. Mam jednak delikatne tutaj te okolice i przy następnym opalaniu na pewno będę nakładała filtr ten do twarzy, tutaj też na szyję, żeby nie podrażnić sobie skóry. To już zależy od tego, jaką macie skórę, czy bardziej wrażliwą, czy nie, ale pamiętajcie, że ochrona słoneczna jest po prostu konieczna i ja zawsze mam przy sobie filtry, nie tylko na wyjazdach, ale też kiedy jestem w mieście, kiedy idę na rower, kiedy wychodzę z domu na dłużej, zawsze mam po prostu filtry. Są to filtry w 100% mineralne, beztłuszczowe, bezzapachowe, przetestowane alergologicznie, więc odpowiednie dla wszystkich. Czytałam ostatnio właśnie o tych badaniach na alergię i to wygląda tak, że jeżeli chociaż jedna osoba podczas testów będzie miała jakąkolwiek sypkę lub jakiekolwiek inne oznaki w ogóle alergii, to formuła jest zmieniana i testowana od zera. Także to naprawdę są kosmetyki bezpieczne. One zawierają dwutlenek tytanu, który tworzy taką jakby niewidzialną tarczę na naszej skórze. Kosmetyki nie barwią na biało. Mimo, że to jest filtr mineralny, zdrowy dla naszej skóry, to on nie zabarwi Wam skóry na biało, nie będziecie mieć plam, nie będziecie mieć efektu takiego ducha. Tu jest napisane, żeby użyć właśnie przed kąpielą słoneczną. Trzeba też wstrząsnąć, żeby produkt się dobrze wymieszał.
tak 15-20 minut przed wyjściem z domu i później pamiętajcie, że jak się spocicie, że jak wyjdziecie z wody, żeby aplikować ten kosmetyk co 2-3 godziny, żeby utrzymać tą ochronę. Jeśli chodzi o te kosmetyki z Yinsan, to polecam Wam jeszcze puder w bardzo fajnym wakacyjnym opakowaniu żółtym. Mam go w kolorze medium, ma SPF 30 i to jest też bardzo fajne, że nasz kosmetyk do makijażu zawiera filtry, więc tutaj dodatkowo mamy ochronę. W opakowaniu macie spore lusterko i tak jak mówię, jest to kosmetyk barwiący. Matowi skórę, wyrównuje ją i rozświetla. Także moim zdaniem zawsze warto mieć taki kosmetyk przy sobie, żeby później go doaplikować w ciągu dnia. Jeżeli chodzi o kosmetyki do makijażu, to ja zawsze mam przy sobie też ten Chubby in the Nude. W razie jakichś poprawek lub kiedy jakiś pryszcz mi wyskoczy w ciągu dnia, można go stosować jako korektor, nie tylko jako podkład. Akurat tu mam 14, kiedy jestem opalona, to właśnie używam 14, jest dosyć ciemny. Ja go normalnie używam do konturowania, ale kiedy mam opaloną skórę, to właśnie używam go normalnie na całą buzię. To jest właśnie ten kolor. Mam tu jeszcze taki żel antybakteryjny, też zawsze przy sobie w torebce, jeżeli chcemy w ciągu dnia umyć sobie ręce, odświeżyć się, to zawsze warto taki żel przy sobie mieć, także w wakacje. No i to wszystko zamykam w mojej kosmetyczce. Ważne, żeby kosmetyczka też dobrze chroniła kosmetyki przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak woda czy na przykład piach. Do mojej wakacyjnej torby zawsze zabieram też ze sobą koktajl. Pokażę Wam teraz mój prosty przepis na koktajl. Ja zawsze wrzucam, co mam po prostu pod ręką, jakie owoce mam akurat w lodówce lub owoce sezonowe. Wrzucam, dolewam mleka roślinnego, bo takie mleko akurat piję i wszystko razem miksuję. I zabieram to ze sobą w takim pojemniku. Mówię Wam, że nawet jeżeli w lato nie chce Wam się jeść, to pić zawsze się chce i warto coś takiego bardziej treściwego się napić, bo wtedy też jesteśmy bardziej najedzeni i to jest bardzo, bardzo zdrowe. Także polecam Wam miksowanie świeżych owoców i warzyw. Uwielbiam po prostu koktajle i praktycznie piję je cały dzień. Także super sprawa. Koniecznie zróbcie sobie koktajle i napiszcie mi na dole w komentarzach, jakie są Wasze ulubione miksy. Ja też staram się wrzucać Wam moje receptury na Instagrama. Jak tylko coś miksuję, to zawsze Wam coś tam rzucę. Dalej, jeśli chodzi o moją torbę, znajdzie się tutaj też gazeta. Akurat dziś pod ręką mam gazetę z dekoracją wnętrz, ponieważ pomagam mojej przyjaciółce w urządzaniu mieszkania. I po prostu obie szukamy inspiracji, także akurat gazeta o dekorowaniu wnętrz, lubię sobie coś przeglądać. A jeżeli chodzi o czytanie książek, nie noszę zwykle książek przy sobie, ponieważ zwykle bardzo dużo ważą, więc przerzuciłam się już zupełnie na Kindle, ściągam sobie tutaj i kupuję książki przez Amazona i przez inne stronki. I ostatnio bardzo lubię czytać różne opowiadania, szczególnie czeskich i rosyjskich autorów. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o opowiadania, to jakoś szybko je połykam, czy to podczas opalania, czy to podczas tego, kiedy jestem w parku, jestem w stanie szybko przeczytać takie opowiadanie. Ale czytam też całe książki, także tutaj zmieszczę naprawdę tysiące książek. Mam Kindle od grudnia i jestem z niego bardzo zadowolona, także polecam noszenie książek w takiej formie przy sobie. Oczywiście mam tutaj też okulary przeciwsłoneczne. Na pewno widzieliście na Instagramie, ostatnio je dodawałam w takim futerale. Pamiętajcie, żeby zawsze chronić swoje okulary. No i to są okulary Quay. I warto właśnie latem zainwestować w dobre szkła. I polecam Wam zmianę szkieł na kolorowe, to naprawdę poprawia nastrój. I aż chce się takie okulary nosić, wyglądają naprawdę modnie. Uważam, że latem naprawdę wypada nam założyć wszystko, różne kolorowe ciuchy i wszystko wygląda fajnie. Mam też zawsze przy sobie, jeżeli nie kostium, to górę od kostiumu, to zależy, czy jadę oczywiście nad wodę, czy nie. Czasem jest tak, że wracamy skądś tam, wracamy ze spotkania z pracy, mamy jakiś czas wolny dla siebie, na przykład w parku, czy na kocu, czy gdzieś. Warto mieć przy sobie strój do opalania, mam tutaj akurat górę i zawsze się opalam w takich kostiumach i właśnie po wysmarowaniu się kosmetykami przeciwsłonecznymi zakładam sobie taką górę od kostiumu. Oczywiście na dole możecie mieć shorty czy to dół od kostiumu, jak wolicie. Zawsze warto mieć przy sobie coś do opalania, żeby nie opalać się w samej bieliźnie. Ten strój mam z zeszłego roku, chyba z H&M-u, ale co roku są takie w sprzedaży i co roku sobie jakieś dokupuję, także Wam serdecznie polecam. I oczywiście w mojej torbie musi znaleźć się portfel. Ja akurat mam od lat ten sam, ale tutaj możecie się latem przerzucać na coś mniejszego, bardziej kolorowego, jak wolicie. I oczywiście muszę mieć telefon. Jeżeli mogę Wam coś polecić, to dostałam ostatnio od męża dodatkowo baterię, to jest w case'ie tutaj.
wkładane razem i ładujemy sobie właśnie całość, nasz telefon plus case'a i trzyma to baterię zdecydowanie dłużej. Myślę, że dwa razy dłużej Wam wytrzymuje, także polecam Wam takie grubsze case'y z ciężką baterią, ale naprawdę jest to fajne na lato. Kiedy jedziecie sobie na plażę, szybko Wam się wyładowuje bateria, warto mieć jakieś wspomaganie. A jeżeli nie taki case, to na przykład powerbank, żeby móc się jakoś tam doładować. I to jest cała moja torba plażowa, wakacyjna. Wszystkie moje inspiracje, mam nadzieję, że coś tu podpatrzyliście. Pamiętajcie o ochronie przeciwsłonecznej, pamiętajcie o tym, żeby używać dobrych filtrów do twarzy i ciała. No i koniecznie napiszcie mi swoje przepisy na zdrowe koktajle. To już tyle w dzisiejszym filmie. Pa, pa!